formie kalendarzu. W kalendarzu ekoświąt Padwi Narodowej. Tak. W każdym miesiącu jest jeden dzień ekologiczny. Co nie oznacza, że nie mamy zachowywać się ekologicznie codziennie. Każdy dzień jest specjalnie przeznaczony, na przykład w styczniu mamy 23 stycznia, dzień toreb wielokrotnego użytku. I tak jak widać na kalendarzu, każdy miesiąc ma swój dzień. Ten kalendarz chciałyśmy, aby on był kiedyś może wydany w naszej gminie, aby każdy go dostał i wiedział, w którym, który dzień danego miesiąca jest dniem ekologii. I żeby go szczególnie obchodzić, ale też żeby pamiętać o tym, że każdego dnia powinniśmy dbać o tą ekologię. Oczywiście ten kalendarz będzie dostępny na stronie biblioteki w Padwi. Możemy go sobie pobrać i wydrukować dla własnego użytku. Jest to, uważam, fajna rzecz, ponieważ kalendarz się używa, nie tylko żeby sprawdzić, który jest dzień, jakie święto, ale również można w formie takiego kalendarza związanego z ochroną środowiska.